To był wieczór wypełniony śląskimi i starosłowiańskimi legendami w scenerii malowniczej rzeki Rudy z inicjatywy Stowarzyszenia Aktywni na terenie przystani kajakowej w dzielnicy Stodoły. W Dniu Dziecka zorganizowano spotkanie z utopcem. Spotkanie z utopcem to cykliczna impreza, która odbywa się już po raz trzeci. Będzie wiele atrakcji związanych ze starosłowiańskimi wierzeniami. O te atrakcje zadbali zarówno członkowie Stowarzyszenia Aktywni, jak i Stowarzyszenie Działań Lokalnych Spichlerz, które pomogło w stworzeniu wyjątkowego klimatu imprezy. Jestem rybakiem z wioski. Pozwólcie, że opowiem wam pewną historię. Na początku z utopkiem współpracowało mi się znakomicie. On przyganiał do mnie ryby, ja je łapałem. W wiosce był wielki dobrobyt. Wodny stwór wyjdzie z mrocznych ostępów rzeki Rudy i przywita się z dziećmi. Niektóre dzieci niestety będą płakać, nie będą się bać, ale myślę, że warto spotkać utopca raz w roku na przystani rowerowo-kajakowej Aktywni w Rybniku. Impreza, której główną atrakcją była gra terenowa z legendami w tle, przyciągnęła na przystań kajakową Stowarzyszenia Aktywni prawdziwe tłumy, a w doskonałej zabawie nie przeszkodziły nawet zapadające ciemności.